Siemanko, to jest tak nagrywane tak dosłownie w sekundę, bo dokładnie. Odkryłem, że tam jest to takie miedzio, to jest miedzi, taka ta nowa struktura. Wiecie, o co mi chodzi? Byłem już raz w niej na tym świecie. Mój Tadeusz to pokazywał, ale tu ostatnio właśnie to zaznaczyłem i ja myślę, to wydaje, że to jest jakoś daleko, a to jest tuż obok wioski, bo akurat wyszłem do takiego cave'a pobliskiego po węgiel. I dzisiaj właśnie odbijamy. Ogólnie pytacie się, skąd mam takie rzeczy. Diaksy miałem, obsidian miałem, zrobiłem enchanting, poszłem po lapis i mam. Coś tam mniej więcej, Tadeusz też już coś tam ma mniej więcej. Wiem, że Tadeusz też ma diaksy, ja mu dam lapis, więc też Tadeusz takie rzeczy będzie miał. To już jest tam chyba u mnie czwarty odcinek z serii Survival. Ale zanim pójdziemy tam, to musimy iść po jakieś tam rzeczy do naszej wioski. To jest dosłownie tutaj blisko, już jest tutaj wioska i chyba, no, przypadek jest pod wodą, więc w kopalni będzie jeszcze większym problemem. Przydałyby się jakieś może drabinki, tam właśnie to zabierzemy. Mam już w ogóle mój domek. Dobra. Powiększyła się nam farma jakby co, jest już taka duża. Jest mój domek, a tutaj jest most, który może już możeście widzieli. Tu się prowadzi, tutaj będzie wszystko wypełnione drewnem. Będzie wszystko drewnem wypełnione, tu też będzie drewnem wypełnione, nie trawą. Tu będzie rzeka płynęła. Tutaj się dalej będzie ten most ciągnął, więc jest naprawdę dużo ciekawych rzeczy do stworzenia. W tym, co ja teraz chcę zrobić, no to potrzebuję lepszą o wiele łopatę. Wezmę sobie już diamentową. Słuchajcie, są dwa patki potrzebne. A to nam nie zaszkodzi, zrobimy. Widziałem, że jeszcze siekierkę, ale już chyba siekierki. Wiecie, sobie też to zenchantujemy, no a jak inaczej. Weźmiemy sobie jeden lapis. Sobie pójdziemy zenchantować, a tu mamy enchantment. Dobra. No, nie zniszczymy, mogło być gorzej, dobra. Mogło być gorzej, więc mamy takie coś. Co tam się na pewno przyda, no to ta łopata, którą mamy. Nie wiem. Jakieś nic nie, chyba nic nie. Dobra, no to chyba tyle, co możemy iść, tak? A, zapomniałem. To jest na wodzie. No to też łódka się przyda. Dobra. Ono, co ja zrobiłem? Robimy to. Później będzie w ogóle Tadeuszem odcinek. A my idziemy na wodę. Zobaczyć, tam jakoś się podkopiemy. Jakoś się tam będzie trzeba podkopać. No i tak, ja mówiłem, że to miało być trochę inaczej w planach. Wow, a tu jest cave jakiś, a tu jest taki wodny. A, no, no się mówię. Tak w ogóle to jest obok na morzu nowego tego. Nie, to nie było. Może nowe są inną chyba z drugiej strony, no właśnie. A tu też są te na morzu nowe bagna. Tu też są. To są z dwóch stron. Ej, dobra, to tutaj to musimy się tam wkopać jakoś. O Jezu, teraz się przypomniałem, że drabinki! Mówiłem o drabinkach. Blisko chyba. Na przyszłość, jak idę w takie miejsca, to jest tylko i wyłącznie z drabinkami. Jezu, ej, a gdzie to było? Już tu powinno być chyba. O, nie. Gdzie ja dotarłem? What? Jeszcze
głębiej trzeba. To jest niemożliwe. Może to by było jeszcze głębiej. Nie, ja już. O, tak! Dobra, jesteśmy! A pozbieram sobie te rzeczy, bo ja tu byłem i to mogło być już obrabowane, ale właśnie jak mówiłem, nie wszystko mogło być obrabowane. Więc też tak. Ja sobie te rzeczy serio pobieram, bo one mi się serio przydadzą do jakiejś tam budowli. To są jakieś tufowe cegły dodali. Ej, że tufowe cegły dodadzą, to nie wiedziałem. To jest nowy bloczek. I szczerze, on jest nawet ładny. Też jest nawet ładny. Co to jest? To jest. Czyli teraz dodali mnóstwo tufu, tych tufowych rzeczy w tej aktualizacji. Dobra, teraz ja sobie te rzeczy odbieram. Ale spoko, mogą się przydać. O, już jest pierwsza skrzyneczka. Wow, i tutaj dostałem takie rzeczy. Plaster miodu. W tamtym Dow Jonesie też był plaster miodu. Przypomnę. Jest ogromny dungeon, widzę. O, i tu są pierwsze rzeczy. Dobra, to ja sobie wezmę. Wow! Emeraldy. Wow! Pochodnie nowe. Są takie, tak powiem, średnie rzeczy, bo nie są one jakieś najlepsze. Jak mówiłem już w tym ostatnim odcinku o tym. Ale coś jest. Coś zawsze jest. Jakieś świeczki, widzicie, no. Ojej. Tego się nie da. Spawner. Uciekam. Czekajcie, aż tak mi ciemnić, bo to mamy przejdę. Ej. Fiolety! Tylko co do was przyszłem, ej, nic wam. Teraz wam coś robię, ale to wy zaczęliście, no ej. Szkieletory. Szkieletory. One się ciągle respią. Czemu? Czekajcie, a. Ale już się nie powinno respić. Nic. Dobra, ale ej, jak to jest? Jakiś. Będę miał dużo tych cegieł wychodząc. One się gdzieś tu jeszcze raz pojawiają. One są tam jeszcze. Tu jest wyjście do góry. I tu są dalsze. Przy okazji będę miał szmaragdy. Pełno cegieł. Widzowie, to mi się podoba. Wow, diaks! Ej, co jest? Ej, nie! O Jezus! Dobra, już nie mam nic, są to chyba. To są wieczna kula. Wieczna kula. Wow! Tym normalnie można walczyć! Nowa broń! Strzały zatrucia. A to sobie zostawię. No to są ta aktualizacja z miedzią, ten update z miedzią. Bo oni te po prostu dodali więcej rzeczy z miedzią. Pamiętam jak dodali miedź, to tam było mało tych rzeczy, ale oni serio. Wielki. Dalsze rzeczy. A tu już jest. Tu już jest akurat ten. Woda. Tu się tak robimy. Maragdy. I co, wyrzucę sobie niepotrzebne itemy. To są dokładnie takie rzeczy. To. Nie wiem. To i to mi się nie przydało. Przeskoczymy. Tego jest serio dużo. Ja będę miał pełno cegieł.
Bogaty w cegły. Jest, a tu już byłem chyba. Co to jest? Wyszłem na dół, ale co to jest? To jest, what? Ej, halo. Da się to rozkopać? Da się, mówię. Ale mam pytanie, jak to, bo tu są itemy w tym, widzicie? W ogóle, co to jest? Tak! Już wypaliło. Jest jakaś płyta muzyczna. Ej, dobra. A to czyli to się otwiera tym kluczem. Z tego. Dobra, to już to odkryłem. Dobra, to już wiem. Tu jest skrzynka, w której mam nic. Gdzie tu było wyjście? Się podbuduje. Oj, przydały się te kupowe cegły. To bardzo. Nadal są te rzeczy, ale szczerze, ej, mam 10 emeraldów. Gdzieś. Oj, to jest niebezpieczne. Co to jest? Oj, nie chcę tego. To widzowie, wiecie co, no, ile mam tych śmieci w ekwipunku? Nie chcę tego. No nie! Ja pierdolę! Co ja zrobiłem? Mając to pół serca mi zostanie, bo wiedźma to tyle zabiera, nie wiem. Nie trafiłem. Też nic nie ma. Byśmy byli wcześniej. Czy będzie? Wybrały się. Nie, to nic nie ma. Tam było na dole, tam gdzieśmy byli wcześniej, takie fajne. Dobra. Zobaczymy to o tym samym. Chyba daliśmy. Tak, udało się, dobra, łatwo. Ale żebym nie zginął! Wow! Ale on robił mi strefę. Oj, oj, oj. O. Się respi z tego dalej? Dlaczego, ale... No ten spawn. Nie kości. Już nie mam miejsca. Dobra, widzowie, robimy tak, że musimy do tej skrzynki, bo odkładamy niepotrzebne rzeczy. No to... To mi się za bardzo chyba nie przyda, wiecie? Tak to określa. No mi się tak może nie przyda za bardzo. To o ile ja mam strzał. Strzały mi się przydadzą. Donica, to mi się też nie przyda. No i reszta mi się już przyda. Bo tu mam też jakieś tam wiecie. Dobra. Dalej chcę to podbić wszystko. Ale chyba zaraz będziemy stąd spadać. Mamy kolejny klucz. Dobra, czyli w tym można znajdować te klucze. A te klucze jak widać są fajne, zajebiste. Naprawdę, bo z nich można naprawdę fajne rzeczy dropnąć. I gdzie to było? Pytanie, gdzie to było? Ej, ja mam ten klucz. A to gdzieś było u góry chyba, wiecie? Tak myślę. Nie mam racji. Mam rację. Tak. Dobrze trafimy. Ej! Co mi się? O, szczęście 3!
23! To jest mega OP! Również ta butelka. Ej, to jest mega OP! Mega OP! Co wie, ej, ja nie! Opłacało się tu przyjść. Mi się opłacało przyjść, serio. Ej, to teraz musimy szukać. O, dobra, to jest tutaj. Musimy szukać tych wazonów, bo tych wazonach są te klucze, widzę. Ej. Dobra. Ej, dobra, to już chyba robimy tak. Idziemy stąd. Sorry, ale zrobimy to w sposób taki. Abrakadabra. Jestem, widzowie. Tajemniczy sposób się przeteleportowałem. Dobra, co my tu mamy? Ej, co? A ja już chyba wiem skąd. Bo jakśmy wychodzili, to tam był ten wazon rozbity. Jak może stamtąd. Tadeusz, jak ja ci to pokażę, to zwariujesz, bo ja nie wiem nawet... Ej, szczerze, to jest chyba do tej pory mój najlepsza rzecz, którą odkryłem w Minecrafcie, te klucze. I ja się z Tadeuszem podzielę, dam mu z 3 te klucze. Dobra, to co, odkładamy wszystkie rzeczy. W ogóle, co jeszcze sobie zobaczyć, co... A to jest... To jest butelka na zły omen. Ej, to jak to się wypije, to będzie najazd. Ej, to nie. To na kiedy indziej. Mam dobre szmaragdy, więc 21 to możemy potrajdować z naszymi villagerami. Już nie mam skrzynek. Tu mam jedną, tu mam drugą malutkę. Tarczę też mam. Fajnie, ej. Więc to wyprawa 100% udana, ale zanim to jeszcze się potrajdujemy z naszymi villagerami. Co tam masz? No to nic ciekawego nie. To na kiedyś się zostawię te szmaragdy. To by było tyle z tego odcinka. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Pa, pa!